Dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnej sesji i otwieram 80. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, którzy są na dzisiejszej sesji. Panią Skarbnik, szczególnie ciepło witam pana przyszłego skarbnika, pana Arkadiusza Gnesa. Witam panią mecenas, witam panią sekretarz, witam szefową biura rady, witam wszystkich radnych na czele z panem starostą i z członkami zarządu. Bardzo serdecznie witam również wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają w tej chwili dzięki telewizji Bartsat. I rozpoczynamy wobec tego sesję. Szanowni Państwo, ja już usiądę. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu wszystkim przedstawiony. Ja jeszcze tylko poinformuję, że o czym przed chwilą zresztą mówiłem, że sesja jest rejestrowana przez telewizję Bartsat i publikowana oczywiście, a w związku z tym obecność na sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza ma charakter normalny, tak zwany, prawda? Wobec tego, że został Państwu przedstawiony porządek obrad. Za chwileczkę nad tym porządkiem obrad będziemy dyskutowali, ale na początek chciałbym sprawdzić kworum, czyli sprawdzimy prawomocność dzisiejszych obrad. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się i kliknięcie zakładki kworum, żeby potwierdzić swoją obecność. Bardzo proszę. Stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, nieobecnych jest 4, a to oznacza, że sesja jest prawomocna, że jest kworum. Wobec tego wszystkie nasze uchwały są prawomocne. Szanowni Państwo, porządek obrad, tak jak mówiłem, Państwo wszyscy dostali i ja bym chciał teraz zapytać, czy są uwagi do porządku obrad dzisiaj? Pan starosta chciałby zabrać głos. Proszę uprzejmie. Chciałbym ze względu na brak konsensusu, tutaj w tej właśnie kwestii o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej zmian w naszym statucie. I prosiłbym, żebyśmy to po prostu przegłosowali i w późniejszym czasie nad tym wszystkim się pochylimy i mam nadzieję, że doprowadzimy do szczęśliwego końca. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę przeczytam cały porządek obrad, ale może na początek przegłosujemy wniosek pana starosty. Kto, i poddaję to pod głosowanie, kto z panów radnych jest za wnioskiem pana starosty, aby zdjąć z porządku obrad punkt 6, podpunkt E z porządku obrad? Kto jest za, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Chciałbym przypomnieć Państwu, że aby głosowanie było skuteczne, musi być ustawowa większość radnych musi być za, czyli 9 radnych musi być za, a tu okazuje się, że są wszyscy. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego zdjęła z porządku obrad punkt E, podpunkt E w punkcie 6. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wobec tego przeczytam porządek obrad i poddam go pod głosowanie. Proponowany porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 80. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad 78. i 79. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. I tak, podpunkt A, zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Punkt B, zmiany wieloletniej, przepraszam,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-36, punkt C odwołania skarbnika powiatu bartoszewskiego, punkt D powołania skarbnika powiatu bartoszewskiego, punkt 7 sprawy różne, no i punkt 8 zamknięcia obrad 80. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda, Szanowni Państwo, porządek obrad. Poddaję wobec tego ten porządek obrad, który przeczytałem, pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Czekamy na internet. Internet tam uciekł chyba, tak? Nie, już za chwileczkę będzie dobrze. To są te, proszę Państwa, zawiłości techniki. Tak, pani, która obsługuje naszą sesję, prosi o przerwę w celem właśnie naprawy technicznej. Wobec tego wrócimy za chwileczkę do tego głosowania, a w tej chwili ogłaszam 5-minutową przerwę. Wznawiam obrady sesji, ponieważ internet do nas wrócił, i wobec tego ponawiam pytanie, kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jestem. Stwierdzam, że Rada Powiatu po kłopotach technicznych przegłosowała porządek obrad. Wobec tego przystępujemy do realizacji tego porządku obrad, chociaż już w zasadzie trzy punkty zostały zrealizowane. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu obrad z 78. i 79. sesji Rady Powiatu. Jeśli nie zobaczę i nie usłyszę wniosku, to uznam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego te protokoły przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła protokoły z 79. i 78. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt 5. To informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo proszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej właśnie informacji. Panie starosto, zapraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 78. a 80. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 26 czerwca a 11 sierpnia 2023 roku. I w powyższym okresie Zarząd obradował na 5 posiedzeniach, to jest w dniach 27 czerwca, 17, 20 i 31 lipca oraz 8 sierpnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 194/555/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji w Bartoszycach. Uchwała 194/556/2023 również z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Uchwała nr 194/557/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. I tutaj w wyniku właśnie przeprowadzonego konkursu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach niniejszą uchwałą zostało powierzone pani Ewie Rodziewicz.
Uchwała nr 194/558/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. I tutaj też w wyniku przeprowadzonego konkursu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach niniejszą uchwałą zostało powierzone pani Annie Jurgilewicz. Uchwała nr 194/559/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bartoszyckiemu. Kolejna uchwała to uchwała nr 194/560/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w 2023 roku. I tutaj w wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dofinansowanie na następujące zadania. Tu w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego Fundacji 11-226 Skandyt na realizację zadania Bądź Eko, mój drogi kolego w wysokości 6450 zł. I drugie rozstrzygnięcie to na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Stowarzyszeniu Dolina Róż z Bartoszyc na zadanie Kreatywność i przedsiębiorczość jest w nas w kwocie 7220 zł. Uchwała nr 195/561/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia treści protokołu z rokowań dotyczących darowizny działki nr 53/5 położonej w obrębie pierwszym miasta Bisztynek. I tutaj, Szanowni Państwo, zatwierdzenie protokołu jest kolejnym jakby etapem zmierzającym do dokonania darowizny nieruchomości. Chodzi tutaj o obszar skrzyżowania drogi powiatowej, czy już był, bo już został akt notarialny podpisany wczoraj, z drogą krajową właśnie w Bisztynku. I jest to wykonanie uchwały Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2023 roku. Kolejna uchwała nr 197/562/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za drugi kwartał 2023 roku. Uchwała nr 197/563/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez powiat bartoszycki, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach oraz wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. Uchwała 197/564/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania jako droga publiczna. I tu na wniosek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 2736N ulica Plac Wolności. I tutaj w obrębie siódmym o powierzchni tam 2081 metrów kwadratowych w Lidzbarku Warmińskim i wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. Uchwała nr 198/565/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała nr 198/566/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tu zarząd postanowił uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5 fragmentów naszego pięknego miasta Bartoszycy. Uchwała nr 198/567/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Bisztynek. I tu również zarząd postanowił uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta i gminy Bisztynek dotyczący 4 terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Bisztynek oraz 4 terenów położonych na obszarze gminy Bisztynek w obrębie Bisztynek-Kolonia. Ponadto na posiedzeniach w
dniach 17 i 20 lipca zarząd zajmował się również sprawą naborów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. I w wyniku dużego zainteresowania młodzieży z wysoką punktacją egzaminacyjną oraz po analizie ich preferencji wyboru szkół, zarząd postanowił utworzyć dodatkową klasę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Zarząd postanowił również zwiększyć limit uczniów w klasach z 32 do 34. Dokładne informacje już o całości zagadnienia zostaną podane najprawdopodobniej na kolejnej sesji i już będziemy wtedy mieli pełne dane, będziemy wiedzieli, jak sprawa naboru w naszych szkołach wygląda, ale dziś można powiedzieć, że nie jest źle. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym oczywiście Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, czyli podjęcia uchwał w sprawach. Wczoraj odbyła się komisja do spraw budżetu i spraw powiatu, na której zostały wypracowane opinie i dlatego teraz bardzo poproszę pana przewodniczącego tej komisji, pana radnego Wiesława Kuracha o przedstawienie tych opinii. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym opiniowała materiały na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Dotyczy one zmian w budżecie powiatu, zmian wieloletniej prognozy finansowej, odwołanie skarbnika powiatu, jak również powołanie nowego skarbnika na dzisiejszej sesji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. I wobec tego możemy przejść w tej chwili do uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy spraw zmian budżetu powiatu na rok 2023. Państwo pozwolą, że przeczytam tę uchwałę. Otóż uchwała nr 80/372/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 19 644,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 136 182 252, w tym dochody bieżące w wysokości 100 995 610,17 zł. Dochody majątkowe w wysokości 35 186 641,83 zł. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków o powiatu o kwotę 19 644,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 165 684 725,47 zł. Wydatki bieżące 108 443 820,02 zł. A wydatki majątkowe w wysokości 57 240 905,45 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 57 150 905,45 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 tysięcy zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Wydatki związane z realizacją. Punkt 1. Zadatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 473,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 013 152,37 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621,10 zł. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 34 608 773,47 zł. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 202 473 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 843 921 zł. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Tyle, szanowni państwo, treść uchwały. Możemy chyba przejść do głosowania, prawda? Wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która tak jak zawsze jest pochodną tej uchwały budżetowej. Jest to uchwała numer 80 łamane na 373 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy wobec tego do przegłosowania tej uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 80 łamane na 374 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie odwołania skarbnika Powiatu Bartoszewskiego. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Odwołuje się ze stanowiska skarbnika Powiatu Bartoszewskiego panią Teresę Śliwczyńską. Punkt drugi. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 22 września 2023 roku, czyli za miesiąc. Mniej więcej, trochę nawet więcej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się staroście Powiatu Bartoszewskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Pozwólcie państwo, że przeczytam również uzasadnienie tej uchwały. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu na wniosek starosty powołuje i odwołuje skarbnika powiatu. W świetle artykułu 12 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy powyższe uprawnienia należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. W związku z wnioskiem pani skarbnik z dniem 8 maja 2023 roku z uwagi na przejście na emeryturę starosta w dniu 31 lipca 2023 roku złożył wniosek do Rady Powiatu o odwołanie skarbnika. Zgodnie z artykułem 7 punkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec skarbnika powiatu wykonuje starosta. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Myślę, że na podziękowania dla pani skarbnik przyjdzie jeszcze czas. Chociaż ja już mogę powiedzieć pani skarbnik dziękuję, bo pani skarbnik nasza wspaniale wykonywała swoje zadania. Tak prywatnie powiem, że trochę żałuję, że pani skarbnik odchodzi, bo się fajnie spracowało i przyjemnie. Ale na pożegnanie jeszcze będzie czas, ponieważ pani skarbnik, jak państwo słyszeliście, dopiero odchodzi 22 września. Ale uchwałę musimy podjąć, wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z państwa radnych
Ciągle zapominam o pani Basi. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? No proszę bardzo, pan starosta jest, wstrzymał się od głosu. Szanowni państwo, no dwie osoby się wstrzymały od głosu. Ja bym był chętnie przeciwny, ale... Szanowni państwo, oczywiście Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji 11 głosami za i dwa głosy wstrzymujące się. Dobrze, przechodzimy do kolejnej uchwały, bo szanowni państwo, wiecie, że stanowisko skarbnika jest niezwykle ważne i nie może być pustki bez skarbnika w starostwie. Wobec tego przeczytam kolejną uchwałę. Jest to uchwała nr 80/375/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania skarbnika powiatu bartoszewskiego. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na wniosek starosty powiatu bartoszewskiego z dniem 21 września 2023 roku powołuje się na stanowisko skarbnika powiatu bartoszewskiego pana Arkadiusza Gnesa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się staroście bartoszewskiemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Krótko tylko przeczytam uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 12 punkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 i z 2023 roku, pozycja 572, do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty skarbnika powiatu. Natomiast w myśl artykułu 37 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu na wniosek starosty powołuje i odwołuje skarbnika powiatu. Ponadto stosownie do treści artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 530, skarbnik powiatu jest zatrudniony na podstawie powołania. Z uwagi na odwołanie pani Teresy Śliwczyńskiej ze stanowiska skarbnika powiatu bartoszewskiego uzasadnionym jest powołanie nowego skarbnika od dnia 25 września 2023 roku. Kandydat na wyżej wymienione stanowisko zaproponowany przez starostę we wniosku spełnia wszelkie wymagane kwalifikacje niezbędne do spełnienia funkcji skarbnika. Zgodnie z artykułem 7 punkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec skarbnika powiatu wykonuje starosta. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Pan Arkadiusz Gnes jest dzisiaj razem z nami. Ja myślę, że będzie chyba dobrze, jeśli pan Arkadiusz sam się przedstawi i powie kilka słów o sobie. Dlatego bardzo proszę pana o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nazywam się Ignacy Arkadiusz, mam 45 lat, jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Ukończyłem wyższe studia magisterskie na wyższej szkole w Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku rachunkowość i finanse. Również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, również na kierunku rachunkowość, finanse. Także tyle w skrócie. Dziękuję bardzo. Czyli jak państwo widzicie, pan Arkadiusz ma wszelkie wymagane kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Także dziękujemy bardzo i cóż, możemy przejść do głosowania. Wobec tego poddaję uchwałę, którą wcześniej przeczytałem, pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu?
No, tym razem nikt się nie wstrzymał, wszyscy są za, także stwierdzam, że gratuluję. Pan skarbnik obejmie swoje stanowisko po pani naszej Teresie 22 września. 25 września. Także życzymy oczywiście owocnej pracy i współpracy i mam nadzieję, że to będzie z korzyścią dla i powiatu, i mieszkańców Bartoszy. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystkie uchwały, które były zaplanowane w czasie dzisiejszej sesji, zostały już uchwalone. Przechodzimy wobec tego do punktu 7, sprawy różne. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Wobec tego, że nikt nie chce nic w sprawach różnych podjąć żadnej sprawy, wobec tego przechodzę do punktu 8, czyli zamknięcie obrad 80. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Więc Szanowni Państwo, życząc wszystkim pięknej pogody jeszcze na ten koniec wakacji, zamykam 80. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo.